Hej, witajcie na kanale Dama Amelia. Dzisiaj spędzimy 24 godziny w galerii handlowej. Ale nie będzie to do końca takie 24 godziny, no dlatego, że nie będę tam spała, ale spędzę calutki dzień od rana do nocy. Właśnie mamy teraz rano, ja już się ogarnęłam. No i co, lecimy do galerii, ale zanim to może wam pokażę moją stylizację. Mam tutaj kolczyki, jakąś biżuterię, później mam taką fajną torebkę, a tu mam taki ładny kombinezon w kwiatki, tak on się prezentuje, no i tutaj mam takie białe buciki, także tak to wygląda. No i jeszcze na to mam już w aucie, wzięłam sobie kurteczkę jeansową, jakby mi było zimno. Także teraz bez przedłużania lecimy do galerii. Ja już jestem pod galerią, mam nadzieję, że fajnie i miło spędzę ten cały dzień właśnie w galerii. Pewnie jeszcze pójdziemy na jakieś jedzonko, jakieś picie, może jakiś bubble tea nawet się tam wkradnie. No i może trafimy jeszcze na jakieś nowe kolekcje albo jeszcze na jakieś promocje. No ale to wszystko za chwileczkę się dowiemy, także idziemy do galerii. Jesteśmy w H&M-ie, jak widzicie już tam pochodziłam sobie, jest jakaś nowa kolekcja, ale ja mam rzeczy z promocji, naprawdę jest dużo właśnie takich rzeczy, właśnie promocje są i zobaczcie ile sobie rzeczy powybierałam, także teraz będę to mierzyć.
Cześć, ja już jestem w aucie po całym dniu zakupów w galerii. Powiem wam, że jestem trochę zmęczona i też głodna, bo w galerii jadłam tylko loda, a pojechałam po śniadaniu. Także jak widzieliście, na odchodne mam tutaj dwie rzeczy. Tutaj jest KFC, jest to jedzonko dla mnie i dla mamy. A tutaj ja mam bubble tea, jest naprawdę przepyszne. Może nie wygląda jakoś za ładnie, dlatego że tu jest lód, słuchajcie. Pierwszy raz się spotkałam, żeby w bubble tea był lód, ale bubble tea jest przepyszne. Wzięłam sobie herbatę o smaku jabłkowym, bo ja właśnie lubię. No i mam kuleczki i kuleczki są o smaku arbuz i jakieś zielone, ale to nie pamiętam. Kiwi, o kiwi, także... Bubble tea jest mega dobre. No a ja teraz już będę jechać do domku. I tak wszystko co do galerii, co tam jeszcze kupiłam, to powiem wam w domu, dlatego że teraz w aucie strasznie gorąco. Auto tutaj stało cały dzień i jest tak nagrzane, że ja już tutaj nie będę przedłużać, tylko po prostu jedziemy z mamą do domu. Kochani, jak widzicie, ja już jestem w domku. Jest już wieczór. Przed chwilą widzieliście sobie, pojadłam tam wcześniej. Wypiłam mojego bubble tea, zjadłam KFC. Też sobie posiedziałam, odpoczęłam. No a teraz odzywam się tutaj do was, żeby wam opowiedzieć, jak minął mi ten dzień w galerii. Jak widzicie, zrobiłam zakupy w H&M-ie i w rezerwie. O, to są naprawdę bardzo ciężkie. I są, właśnie zrobiłam zakupy w moich dwóch ulubionych sklepach. No, jeszcze trzecim jest Zara i zaraz na takim pierwszym miejscu. Ale niestety u mnie w mieście nie ma Zary. Więc najczęściej jak kupuję jakieś rzeczy z Zary, no to najczęściej zdarza, że przez internet. Albo jak jadę do Wrocławia, to tam jest Zara, więc wchodzę wtedy i popatrzeć tak sobie. No a właśnie jak przychodzą do mnie paczki, czy to z Zary, czy z innych sklepów, to najczęściej wam pokazuję na moim Instagramie, a teraz już na shortsach na moim kanale. Także czekajcie też na shortsy, które już się pojawiały i będą nadal pojawiać, bo tam wam pokazuję paczki, czy to moje zwierzaki, co tam u mnie się dzieje też, więc czekajcie również na shorts, no i oczywiście na filmy. Także dzień w galerii upłynął mi bardzo fajnie, bardzo miło. Jak właśnie byłam na lodach, co wam pokazałam, no to wtedy spotkaliśmy też rodzinkę, także bardzo fajnie, bo wtedy jedliśmy sobie lody, rozmawialiśmy przy rybkach, także było naprawdę super. I jeszcze też jak z mamą chodziłyśmy, no to byłyśmy już później zmęczone, więc sobie siadałyśmy, przeglądałyśmy telefon, no a tak to chodziłyśmy, patrzyłyśmy co tam jest ciekawego w tych sklepach, jakieś promocje, jakieś kolekcje, fajne rzeczy. Mama też sobie kupiła różne rzeczy, także naprawdę było bardzo fajnie. A to co jest za mną właśnie w tych dwóch torbach, no to słuchajcie, albo zobaczycie, albo już widzieliście, albo widzieliście przed tym filmem, w jakimś filmiku, albo dopiero zobaczycie, do końca nie wiem, ale na pewno albo już widzieliście, albo zobaczycie. No a słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym spędziła w jakimś nowym miejscu 24 godziny lub cały dzień, no to koniecznie piszcie mi na dole w komentarzach, no to na pewno jakiś film z takiej serii się pojawi na moim kanale. A jeżeli komentarze będą zablokowane, bo to się zdarza czasami, no to na przykład pod shortsami możecie mi napisać lub wpadajcie na mojego Instagrama, to tam mi też napiszcie, zawsze odpowiadam na wasze wiadomości, jak do mnie piszecie. Jest mi wtedy bardzo miło. No a ja już będę się z wami żegnać. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Także buźki, pa, pa!